Stanisław Michalkiewicz opowiada m.in. o demonstracjach feministek, fermentacji w obozie Dobrej Zmiany czy o Krajowym Planie Odbudowy. Proszę Państwa, no potwierdziły się fałszywe pogłoski, że rewolucja Macic się załamała. To, co miało być bombą wysadzającą w powietrze reżim Dobrej Zmiany, okazało się kapiszonem, nawet nie kapiszonem, tylko jakimś takim kopciem na ostatnich demonstracjach 8 marca. Demonstrantów było mniej niż policjantów. No i w związku z tym, no to żałośnie to wyglądało, w związku z tym taka pani, która tam, o której za chwilę w rozmowie z funkcjonariuszem Gazety Wyborczej pożaliła mu się, że nie tylko przegraliśmy, ale zostaliśmy upokorzeni. Co to, że przegraliśmy, to jasne, ale co to znaczy, że upokorzeni? Otóż ta pani jest członkiem zarządu Fundacji Batorego. Podejrzewam, że Fundacja Batorego po cichu jakimiś tam kanałami subsydiowała rewolucję Macic. No i teraz jest trochę tu zdetonowana tym załamaniem. Wyjaśniam to zgodnie z moją ulubioną teorią spiskową w sposób następujący. No te panienki pieniądze owszem wzięły, ale jak już dostały forsę, to tam zaczęły balować, bzykać się z dobiegaczami i żadne demonstracje ani im w głowie. No i teraz rzeczywiście może nastąpić przykręcenie kurka, bo Soros, który finansuje tam, futruje Fundację Batorego, to nie jest w ciemię bity. Grandziarz powiada, rachunek zapłacę, jeśli z Kaczyńskiego przyślecie mi macę. No więc trzeba będzie tu jakby przegrupować siły. No i ta pani powiada, tak, to teraz jest taka alternatywa. Albo budujemy struktury, albo tam alternatywne formy ekspresji. No to ciekawe. Ja oczywiście nie jestem zainteresowany w rozwoju rewolucji Macic, ale tak w czynie społecznym, gdyby mnie ktoś pytał o radę, to bym im doradził, żeby poszerzyły ofertę programową. Już nie tam, że jebać, wypierdalać i tak dalej, tylko jeszcze wzbogaciły tę ofertę o prawo podstawowe, prawo do orgazmu. Każda kobieta ma prawo do orgazmu bez względu na urodę i wiek. No więc myślę, że pani Marta Lempart ze zrozumieniem podeszła do tej sprawy. W związku z tym trzeba by tu się zastanowić nad tym, jak to powinno w praktyce wyglądać. Więc ja uważam, że tu Rzeczpospolita powinna tu zagwarantować każdej kobiecie prawo do orgazmu. W jaki sposób? No trzeba by utworzyć takie na wzór batalionów obrony terytorialnej, takie quasi wojskowe jakieś formacje, męskie oczywiście, gdzie tam by kobiety zawsze mogły liczyć na orgazm. No i tyle. A tu jeszcze trzeba by, ponieważ Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej wsparł wszystkie postulaty rewolucji Macic, no to trzeba było dać szansę na takie działanie społeczne, żeby wielce czcigodny poseł Pupka mógł, że tak powiem, stanąć na wysokości zadania, no to państwo powinno mu zafundować wiagrę w ogóle dla wszystkich działaczy Platformy Obywatelskiej, ci obojga, zafundować im wiagrę i niech tam realizują prawo do orgazmu. Proszę Państwa, tymczasem nasila się tu wojna, fermentacja właściwie w obozie Dobrej Zmiany. W ramach walki o przywództwo w porozumieniu pobożnego posła Jarosława Gowina okazało się, że jeden z takich jego działaczy, nawet blisko niego stojący,
jest podejrzewany o to, że jest ruskim agentem. No, to niedobrze. Dotychczas Ruscy, a ruskim agentem to ja byłem. Pan doktor Targalski mnie co tydzień demaskował tam jako ruskiego agenta, a tu się okazuje, że proszę, obóz dobrej zmiany jest nawszpikowany ruskimi agentami, jak wielkanocna baba rodzynkami. No, a to na tym nie koniec, ale to za chwilę. Proszę państwa, więc tu się widać, że pan Adam Bielan no, na serio się zabiera za pobożnego posła Gowina, nie tylko na, że tak powiem, odcinku sądowym, ale również na odcinku propagandowym. No, zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała w najbliższych tygodniach, a tymczasem fermentacja, i to znacznie groźniejsza, pojawiła się ze strony Solidarnej Polski. Otóż Solidarna Polska oświadczyła, że nie poprze tego krajowego programu odbudowy, bo nie. To znaczy wyjaśniła, dlaczego, że nie godzi się na warunki, jakie Unia Europejska tutaj może postawić przy okazji tych subwencji. Rzeczywiście ma tu rację Solidarna Polska, jeśli tak mówi, dlatego że od dzisiaj, daleko nie szukając, pani Wera Jurowa, ona tam miała przeszłość kryminalną, zdaje się, to odsiedziała tam trochę w więzieniu, więc pani Wera Jurowa właśnie to zapowiedziała, że będzie to uzależnione od, na razie od sodomitów, ale przecież na sodomitach się nie skończy. Będzie tutaj Unia Europejska, ta biurokracja brukselska, będzie próbowała różne rzeczy na Polsce czy na Węgrzech wymuszać pod pretekstem właśnie jak nie sodomitów, to niezawisłych sędziów, jak nie niezawisłych sędziów, to no nie wiem jeszcze, mediów, prawda? Tu mnóstwo jest pretekstów. W związku z tym no, Solidarna Polska merytorycznie tu ma rację, ale nie jest to jedyny powód oczywiście. Drugi powód jest prestiżowy, bo zdymisjonowany został niedawno wiceminister Janusz Kowalski, który był wiceministrem aktywów państwowych. No i jak wyjaśnił, to został zdymisjonowany ze względu na swój sprzeciw wobec polityki dekarbonizacji polskiej gospodarki, nie tylko energetyki, ale w ogóle gospodarki, bo tu dekarbonizacja w przełożeniu na język ludzki to oznacza odejście od węgla, czyli tego nośnika energii, którym Polska dysponuje, na rzecz nośników energii, którymi Polska nie dysponuje. Więc i to nie tylko w energetyce, ale również w gospodarstwach domowych, dlatego że trwa nieubłagana walka z tak zwanymi kopciuchami, czyli co? Piecami węglowymi i kuchniami węglowymi, z których korzysta nadal jeszcze większość gospodarstw domowych, zwłaszcza na prowincji. No i jeżeli one by miały przejść na przykład na gaz, no to wymagałoby to inwestycji i położenia sieci gazowej albo utworzenia sieci dystrybucji butli gazowych. No wszystko to kosztuje. Tymczasem, no, a jeszcze w dodatku ta strategia może się skończyć tak, że Polska będzie kupowała ruski gaz, ale nie od Rosji, tylko od Niemiec. A Niemcy sobie tam pewnie policzą za pośrednictwo trochę. A taka konieczność może się pojawić na przykład, gdyby żegluga no, w cieśninach duńskich okazała się jakaś utrudniona, czy w ogóle te takie tankowce, które przewożą gaz skroplony, to by tamtędy nie mogły z jakichś powodów tajemniczych przepływać. No i wtedy jesteśmy skazani na ten gaz z Niemiec, rosyjski, który będzie płynął gazociągiem Nord Stream 2. No i proszę państwa, tutaj
pojawia się problem, dlatego że jeżeli Solidarna Polska zagłosuje przeciwko temu krajowemu projektowi odbudowy, no to on nie wejdzie w życie. W związku z tym naczelnik państwa już przekabacił pana posła wielce czcigodnego Pawła Kukiza i tam trzutkę całą, no ale to za mało. Ale to za mało, w związku z tym będzie prawdopodobnie próba skaptowania nieprzejednanej opozycji, a przynajmniej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tu on, nieprzejednana opozycja nie mówi nie, ale stawia warunki, właściwie jeden warunek, mianowicie, żeby tymi funduszami administrowały również samorządy, a nie tylko rząd, ale i samorządy. No wiadomo, o co chodzi. W rządzie nieprzejednana opozycja nie ma żadnych wpływów, natomiast w samorządach, a jakże, więc tutaj można by za pośrednictwem samorządów troszeczkę podoić, że tak powiem, Rzeczpospolitą. No, ale z drugiej strony naczelnik państwa wcale się nie musi na to godzić, dlatego że i on wie, i nieprzejednana opozycja wie, że gdyby ona się opowiedziała przeciwko temu krajowemu planowi odbudowy, no to mogłoby to wzbudzić zaniepokojenie. Bo jak to? Polska tutaj korzysta, to jest pieniądze płyną, z deszcz złota na nas spada, a ci co? Tutaj nie chcą z tego złota korzystać, no to mogłoby to im zagrozić. I tak niezbyt wysokie notowania ma Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, no a tu jeszcze taki pasztet, no to raczej nie. Inna sprawa, że jak się tak bliżej przyjrzymy tym finansom, to tam ta dodatkowa subwencja to jest około 70 paru miliardów, ale to mniejsza połowa, że tak powiem, to są subwencje, a większa połowa to są pożyczki. No ale to przecież nie koniec, bo jeszcze 700 miliardów w ramach tych subwencji, w ramach 7-letniego planu finansowego Unii Europejskiej. Przyjrzyjmy się temu trochę bliżej. Otóż rzeczy to na 7 lat 700 miliardów, to mniej więcej 100 miliardów rocznie, no niby dużo, ale w bieżącym roku polska składka do Unii Europejskiej wynosi 28, jeśli dobrze pamiętam, i pół miliarda, prawie 30 miliardów, więc już nie 100, tylko 70 miliardów tak naprawdę. Od tego trzeba by było odjąć co najmniej 10 miliardów na koszty aparatu biurokratycznego, który istnieje tylko dlatego, że trzeba te subwencje rozdzielać, trzeba kontrolować, czy tam nikt nie kradnie, pacynu, prawda? No i w związku z tym to kosztuje co najmniej 10 miliardów złotych rocznie. No więc już nawet nie 70, tylko 60. Poza tym na skutek przyjmowania rozmaitych standardów, bo na przykład w zakresie dekarbonizacji trzeba dokupywać limity dwutlenku węgla, to też kosztuje. Tego oczywiście nikt nie liczy, bo tego nie widać, no ale to koszty są. Także być może, że nawet jakieś 50 miliardów, połowa z tej setki tylko zostaje tak naprawdę. No ale powiedzmy, że 60, no to w porównaniu z rocznym budżetem państwa na ten rok 480 miliardów, to jest 1/8, więc nie ma się czym tak specjalnie rajcować, a już rzeczywiście nie ma powodów, żeby godzić się na jakieś warunki polityczne, na przykład w sprawie praworządności. No, Zbigniew Ziobro, gdyby się zgodził na coś takiego, to by się ośmieszył, skompromitował do końca życia. W związku z tym chyba ten opór Solidarnej Polski będzie podtrzymany. Nie wiem, co naczelnik państwa z tym fantem zrobi. No, być może, że jakoś przekabacić jeszcze mu się uda kogoś z nieprzejednanej opozycji. Zobaczymy. Tymczasem nasila się wojna
żydowskiej gazety dla Polaków z prezesem Danielem Obajtkiem, z prezesem Orlenu. Niedawno tu prezes Obajtek w związku z próbą zakupu przez Orlen, próbą zakupu Lotosu, został oskarżony przez Gazetę Wyborczą, że tu dąży do rozbioru Lotosu. Nie wiem, co to ma znaczyć. No, a niezależnie od tego, że tu Judenrat Gazety Wyborczej to zaczął tu podejrzenia wysuwać pod adresem prezesa Obajtka, że jest ruskim agentem. No, widać, że tych ruskich agentów to nie można splunąć, żeby jakiegoś ruskiego agenta nie trafić. No i tu przy samym nosie naczelnika państwa, Jezus Maria, samogwałtu, co się dzieje. Proszę państwa, no i Judenrat Gazety Wyborczej wezwał akcjonariuszy Orlenu, żeby z tym całym Obajtkiem zrobili porządek. No to mnie skłoniło do przyjrzenia się strukturze akcjonariatu Orlenu. To rzeczywiście ciekawa jest, dlatego że tam Skarb Państwa ma w Orlenie 27,5% tych udziałów. Nationale Nederlanden ma około tam 9, czyli no prawie 10. No i Santander też ma mniej więcej tyle, co Nationale Nederlanden. Natomiast pozostali akcjonariusze mają 58% udziałów. No i to, kto jest tym pozostałym akcjonariuszem, tajemnica to wielka, ale widać, że Żydowska Gazeta dla Polaków do nich właśnie się z tym zwraca. Ale proszę państwa, tutaj jeszcze może być drugie dno. Bo czytamy ostatnio takie doniesienia, wieści skrzydlate, że Orlen bardzo ściśle, coraz ściślej współpracuje z PZU, z grupą PZU. No a to w związku z tym warto zwrócić uwagę, że grupa PZU jest całkiem takim poważnym akcjonariuszem spółki Agora, tam na poziomie ponad 16%. A niezależnie od tego, Nationale Nederlandy, która jest akcjonariuszem PKN Orlen, jest również akcjonariuszem spółki Agora. Gdyby panu prezesowi Obajtkowi udało się namówić tych akcjonariuszy do odsprzedaży swoich pakietów do Orlenu, to mogłoby się okazać, że Orlen przejął kontrolę nad spółką Agora. W związku z tym pan redaktor Michnik musiałby ćwierkać z całkiem innego klucza i cały Judenrat razem z nim. No i tutaj dlatego redaktor Michnik tam bo podszczuwa tych posłów, europosłów, żeby tam w Polsce, a przede wszystkim prezesowi Danielowi Obajtkowi zdrowia tam dołożyli. No i pani Werze Jurowej nie trzeba takich rzeczy dwa razy powtarzać, także z całą pewnością doczekamy się jakichś takich bardzo ostentacyjnych kroków przeciwko Polsce. Widzimy, że sytuacja się robi ciekawa. Na koniec Wielkiego Postu może być rzeczywiście tutaj płacz i zgrzytanie zębów, no ale nie uprzedzajmy faktów. Dopóki nie padnie salwa, to niech nam humory dopisują. Sytuacja po tych zawirowaniach się zaczyna normalizować. Właśnie 25 stycznia Sejm wznowił obrady. No i obraduje jak gdyby nigdy nic. Nawet taka nudna, senna atmosfera na tej sali. W ogóle nikt niczego nie blokuje, nikt o nic nie walczył, żadną wolność słowa. No po prostu wszystko wraca do normy. No nie zupełnie oczywiście, bo na trochę wyższym diapazonie. Bo tego samego dnia, kiedy Sejm wznowił obrady, w wielu miastach Polski odbyły się demonstracje studentów. To znaczy nie bardzo wiadomo, co to są za studenci, bo organizacje takich normalnych studentów się od tego protestu studenckiego poodcinały, więc pewne światło na charakter tych manifestantów rzuca okoliczność, że w Krakowie
Podobno w Krakowie wśród studentów manifestujących pojawił się pułkownik Adam Mazguła. No to wszystko już jest trochę jaśniejsze niż przedtem było, bo tak to nie wiadomo było, co to za studenci. Pojawiły się straszliwe podejrzenia, że to są studenci Akademii Pierwszomajowych ku czci Rewolucji Październikowej. No i to rzeczywiście osoba pana Mazguły tylko te podejrzenia potwierdza. Mazgulaki, jednym słowem, mazgulaki. Co to za studenci? Nic dziwnego, że takie jakieś dziwne postulaty tam formułują. No, a niezależnie od tego, to doszło do incydentu, bo w Toruniu pani wielce czcigodna pani posłanka Joanna Schöring-Wielgus wtargnęła z jakimiś jeszcze aktywistami na wykład poświęcony żołnierzom wyklętym. No i już nie wiem dokładnie, czy to ona zaczęła wykrzykiwać, czy tam ci aktywiści zaczęli wykrzykiwać, że ci żołnierze wyklęci to zbrodniarze i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, to pokazuje, że błędem jest takie pochopne odrzucanie wszelkich tradycji, bo kiedyś jeszcze za okupacji, no to kurwy gestapowskie były strzyżone do gołej skóry, a potem już jakoś ten zwyczaj powoli zaczął zanikać i kurwy ubeckie już nie były strzyżone. No i skutek mamy taki właśnie, że się rozmaite rozwydrzone dziewuchy rozzuchwaliły i tak właśnie nie bardzo wiadomo, co z tym robić, bo tak naprawdę za tego typu wyskoki to powinna pani wielce czcigodna, oczywiście posłanka Joanna Schöring-Wielgus, powinna być wybatorzona na gołą dupę w dodatku, bo rzeczywiście no, są granice bezczelności, są granice łajdactwa, a w każdym razie powinny być. No i takie nawet rozwydrzone dziewuchy, jak komuś przez głowę nie można rozumu trochę, to z tyłek, lewatywą mu trzeba tam dobijać, no i tak się to powinno odbywać. Mam nadzieję, że ktoś tam się opamięta i ocknie i z tradycji, że tak powiem, tradycje odżyją. No i wtedy zapanuje taka jeszcze większa normalizacja niż teraz. Proszę Państwa, z tymi manifestacjami i z tymi rozwydrzanymi kobietami to rzeczywiście to jakaś plaga rozlewa się, bo w dniu inauguracji prezydenta Trumpa też podobno odbyły się jakieś potężne manifestacje kobiet w całej Ameryce. No i one tam wystawiały cipki na pierwszy plan. Widocznie się obawiają, że Trump, prezydent Trump im te cipki zaszpuntuje i nie daj Boże jeszcze pozaszywa. Co to będzie? To po prostu tragedia. No i tyle ich było, że tymi cipkami całą Amerykę by zarzuciły, tak jak kiedyś kozacy czapkami próbowali zarzucać nieprzyjaciół swoich, no to tutaj cipkami. Nie, dotychczas nie było jasne. Myśleliśmy, że cipki służą do czego innego, a tu proszę bardzo, jaka polityczna użyteczność tych cipek. Przypuszczam, że w ogóle to zmieni się sposób użytkowania. Proszę Państwa, ale mniejsza już o te kobiety, do czego one nas doprowadzą, tutaj nas, tam cały świat doprowadzą do jakiegoś straszliwego zamętu, bo stała się rzecz niezwykle ważna, która zresztą ilustruje tendencje w polityce gospodarczej rządu. Mianowicie rząd okazał się odkupicielem Stoczni Szczecińskiej, przepraszam, nie Gdańskiej, Gdańskiej jeszcze nie, ale pewnie i do tego dojdziemy. Rząd się okazał odkupicielem Stoczni Szczecińskiej, w której będą produkowane, budowane jakieś promy, ale też i okręty wojenne zapewne dla naszej niezwyciężonej armii i floty. No i ze 100 milionów złotych, za 100 milionów złotych rząd odkupił, znaczy nie rząd, tylko za pośrednictwem takiego funduszu inwestycyjnego Mars,
który jest elementem polskiej grupy zbrojeniowej, czyli wszystko tam za te rządowe pieniądze. No i oczywiście wielki sukces, to widać wyraźnie, że program sanacyjny renacjonalizacji gospodarki postępuje. No i proszę Państwa, nie tylko i to, bo widać, że historia, niektórzy filozofowie tak twierdzą, że historia, że dzieje, w ogóle proces dziejowy rozwija się spiralnie, ta spirala się rozwija. No i w związku z tym historia się powtarza, ale oczywiście za każdym razem na coraz to wyższym diapazonie. Otóż chciałbym zwrócić uwagę Państwa na prawdopodobny rozwój wypadków, skoro już rząd odkupił Stocznię Szczecińską, no to na pewno nastąpi tam wzrost zatrudnienia, no a przypuszczam, że stare Kiejkuty już tego samego dnia, kiedy rząd te transakcje finalizował, to stare Kiejkuty pozyskały do tajnej współpracy tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek. Co prawda pan Lech Wałęsa, były prezydent naszego nieszczęśliwego kraju, ostatnio wpadł na taką nową koncepcję, że Bolek to była marka urządzenia podsłuchowego. Szkoda, że w Muzeum Szpiegów w Waszyngtonie takiego urządzenia nie ma, ale mam nadzieję, że pan generał Czempiński w ramach, że tak powiem, wdzięczności za wciągnięcie na listę naszych sukinsynów, to jakiś egzemplarz przekaże tej aparatury marki Bolek. No i wtedy będziemy mogli sobie obejrzeć, a nawet być może odsłuchać jakieś takie rozmaite nagrania. No i proszę Państwa, jeżeli tak, to zgodnie z tym, co przewidział Konstanty Ildefons Gałczyński, a potem Adam i Cholera, a potem Juliusz i Suchoty, o Filareci, biedne dzieci, kochany kraju złoty, historia znowu zacznie się powtarzać. Agent Bolek założy tam wolne związki zawodowe, potem motorówka marynarki wojennej, która zresztą będzie zrobiona w tej stoczni, podwiezie go pod płot, on przez ten płot przeskoczy i obali komunizm, bo w międzyczasie, jak to w miarę budowy socjalizmu, to zacznie się zaostrzać walka klasowa, no i wszystko się rozpocznie tak, że nie będzie innego wyjścia, jak tylko potem utworzone zostaną dwa ośrodki władzy, no i rząd, nie wiem czyj to wtedy będzie rząd, ale nie będzie miał innego wyjścia, jak wprowadzić stan wojenny, z którego będziemy się wyzwalali, no i pani Joanna Szczepkowska, albo jakaś inna celebrytka, ale dobrze by było, gdyby to była pani Joanna Szczepkowska, znowu pewnego dnia nas obudzi radosnym komunikatem, że ma dla nas dobrą wiadomość, że oto znowu upadł komunizm. Widzimy, że jeżeli prawdą jest, że dzieje rozwijają się spiralnie, no to komunizm nie upada, komunizm się tylko przepoczwarza, podobnie jak te marki aparatury podsłuchowej o marki Bolek, no i tajni współpracownicy, którzy tak samo będą się aktywizowali, nie wiadomo tylko pod jakimi sztandarami, czy pod czerwonymi sztandarami, czy pod biało-czerwonymi sztandarami, czy pod tęczowymi sztandarami, bo jak tu już cipki wchodzą w grę, to przecież trzeba pod jakąś inną fałszywą flagą ten proces dziejowy firmować.